Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. A dzisiaj chciałem poruszyć temat, który już dawno chciałem powiedzieć, bo i tak nikt tego nie zbuduje, a bardzo się podzielę swoją technologią. Jak pewno moi widzowie wiedzą, nie w jednym filmie coś tam powiedziałem za dużo, czego nie powinienem powiedzieć. Ale przejdę od razu do meritum, bo głównie chodzi o to, że swego czasu opracowałem silnik nowego rodzaju, który będzie działał w przestrzeni kosmicznej. Przy czym zużywa bardzo mało energii, a procent energii, który trzeba w niego włożyć celem rozpędzenia statku kosmicznego, jest naprawdę mały. Silnik opiera się na technologii XXXX, a będzie działał na zasadzie kolektorów wlotowych systemu XXX. No właśnie, przyszło powiadomienie, że bateria w zestawie Audio-Technica siada. A na nic. No. Właśnie na temat tego silnika przed chwilą rozmawiałem z dwoma fizykami, którzy są poruszeni, bo nie słyszeli o czymś takiego, a jak obliczyli, to no, do układu Alfa Centauri doleciałoby się na tym silniku bardzo szybko. Nie mogę powiedzieć, na jakiej dokładnie zasadzie działa mój silnik, dlatego że gdybym to powiedział, to z automatu wszyscy by to skopiowali. A jak jeszcze sobie pomyślę, gdyby porąbani rządzący wdrożyli ten system jako napęd międzykontynentalnych głowic atomowych, to Boże, jedyny chroni nas wszystkich. Na szczęście ten silnik nie działa w atmosferze, on działa tylko w przestrzeni kosmicznej, ale nawet dajmy na to, żeby jakaś głowica go posiadała. Oto rozpędzenie takiej głowicy do prędkości prawie relatywistycznych, to przy ładowaniu taką energią w powierzchnię planety, biorąc pod uwagę plus jeszcze samą prędkość, no to jak uderzenie 8-kilometrowej asteroidy w małej skali. A silnik będzie się opierał na działaniu takim, że po prostu będzie zasysał pył kosmiczny, który jest w naszym układzie w bardzo dużych ilościach, i tak samo cząstki kosmiczne, i nie tylko. I nie powiem, co się będzie działo, ale mogę powiedzieć szczerze, że prędkości, które będzie wytwarzał, będą wyjebiste. Nie robiłem żadnych obliczeń na żadnych komputerach, zrobiłem wszystko w głowie. I dziękuję, do widzenia. W razie jakby ktoś mi wpadł na chatę i chciał zagarnąć te notatki, nie ma żadnych, bo wszystkie mam w głowie. Dlatego jestem jednym z najlepszych naukowców amatorów. Nie stosuję żadnych notatników, żadnych komputerów, tylko robię sam wszystko. Komputer to jest tylko przedłużenie mojego umysłu i tyle. I to nie jest przechwalanie się nad innymi, bo ja mam taką inteligencję, ja jestem taki zajebisty i macie mnie lubić. Nie. Ja tylko mówię o tym, że potrafię wykorzystać czas, jaki mam na tej porąbanej planecie. I między innymi, na przykład pracując w pracy, obmyślić dobrze działający system napędowy, który jest w stanie wszystko. W zależności z głową, jak będzie wykorzystany. Wiadomo, że jeżeli będzie system mój napędowy wykorzystany w złym celu, to konsekwencje będą opłakane i to bardzo. A wolałbym, żeby został wykorzystany w dobrych celach. Bo ja nie będę mówił, jak szybko do układu Alfa Centauri by się doleciało, bo bardzo szybko by się doleciało, a do Marsa to już w ogóle nie mówię. Zasilanie tego silnika jest tak banalnie proste, że nawet kurde zwykły wiejski elektryk rowerowy by to umiał. No dobra, to było na tyle. Miłego dnia życzę, trzymajcie się, pozdrawiam, Piorun Dwórza Elektryk.